Witajcie w najnowszym odcinku cyklu Historia w Muzeum Pancernym na kanale Muzeum Pancernego w Kłaninie. To, co przed sobą widzicie, to w pełni sprawny M8, amerykański ośmiotonowy samochód pancerny, oczywiście z czasów II wojny światowej. Popularną nazwę Greyhound nadali mu Anglicy. Greyhound, czyli Hart, to znany w Anglii od czasów średniowiecznych pies pościgowy do najtrudniejszych i najbardziej wymagających polowań. Harty miały za zadanie doścignąć zdobycz i takie też było pierwotne zastosowanie samochodu M8. Stworzony w 1941 roku na deskach kreślarskich w zakładach Forda, Greyhound miał być niszczycielem czołgów, ale szybka ewolucja uzbrojenia i opancerzenia pojazdów na polu walki spowodowała, że pierwotne koncepcje z początku wojny szybko się zdewaluowały. Greyhound okazał się natomiast doskonałym narzędziem do zadań rozpoznawczych. Ostatecznie jednak Greyhoundy były również śmiercionośną bronią przeciwpancerną. Cóż, w 1943 roku jego armata była w zasadzie jak pistolet na wodę, ale sprawdzała się nadal na Pacyfiku, gdzie radziła sobie ze słabo opancerzonymi czołgami japońskimi. Ciekawy epizod miał miejsce także na froncie zachodnim, gdzie Greyhound pokonał, uwaga, Tygrysa. Niemożliwe, zapewne, ale historia mogłaby być prawdziwa. W końcu żołnierz strzela, a Pan Bóg kulę nosi. 18 grudnia 1944 roku w okolicy miasteczka Saint-Ville, na granicy francusko-belgijskiej, w trakcie trwającej niemieckiej ofensywy. Tego właśnie dnia ruszyło niemieckie natarcie na linie zajmowane przez pluton B 87 Szwadronu Rozpoznawczego Kawalerii Stanów Zjednoczonych. Załoga jednego z dobrze ukrytych M8 Greyhound szybko zauważyła potężne cielsko Tygrysa, posuwające się prosto na nich. Tygrys zmienił kierunek i przejechał obok, nie zauważając Greyhounda. Nie czekając na dalszy rozwój wypadków, Amerykanie ruszyli do ataku, wchodząc Tygrysowi na ogon. Niemcy zauważyli przeciwnika i próbowali go ustrzelić, ale Greyhound był szybszy, wpakowując Niemcom kilka celnych salw ze swojej pukawki. Tygrys został na polu bitwy. Koniec historii. Czy jest prawdziwa? Pewnie dowiemy się tego dopiero po drugiej stronie Styksu. Ten czteroosobowy, sześciokołowy pojazd z zawieszeniem na resorach piórowych ze spawanym pancerzem kadłuba o grubości do 19 mm i odlewaną otwartą wieżą napędzany był sześciocylindrowym silnikiem Hercules o mocy 110 koni mechanicznych, który pozwalał na rozwinięcie ponad 80 km na godzinę na drodze. Ponad 250 litrów paliwa daje mu zasięg od 300 do nawet 500 km. Samochód był bardzo cichy, o stosunkowo niewielkiej sylwetce i dobrym parametrom jezdnym. Uzbrojenie składało się z armaty przeciwpancernej M6 kalibru 37 mm z zapasem amunicji 80 sztuk oraz karabinu maszynowego Browning M1919 kalibru 7,62 umieszczonego w wieży oraz wielkokalibrowego karabinu maszynowego M2 Browning kalibru 0,5 cala, czyli 12,7 mm. znanego jako 50 cal. Greyhoundy zadebiutowały bojowo w 1943 roku na froncie włoskim, jednak większość z wyprodukowanych od 11 do 12 tysięcy egzemplarzy brała udział w działaniach w Europie i na Dalekim Wschodzie. Greyhoundy były eksploatowane również w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Co najmniej kilkanaście egzemplarzy używanych było w 12 Pułku Ułanów Podolskich, będącym pułkiem rozpoznawczym dla 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu Polskiego generała Andersa. Po II wojnie światowej samochody pancerne M8 eksportowane były do wielu krajów trzeciego świata, gdzie służyły do połowy lat 80. ubiegłego wieku. Niektórzy twierdzą, że służą do dziś. M8 wspaniale prezentowały się jako gwiazdy filmu, często odgrywając niemieckie pumy. Brakowało im co prawda jednej pary kół, ale to szczegół. Silnik za to miały odpowiedni, benzynowy. Wróć! Przecież pumy jeździły na dieslu. To chyba jedyne niemieckie pojazdy na ropę. No to porównanie nieudane. A wracając do tematu filmu, Greyhoundy występowały w takich dziełach jak Działa na Warony, Krzyż Żelazny, Złoto dla Zuchwałych, Kompania Braci czy Fury.
Kto nie widział tych wspaniałych filmów? Prezentowany pojazd został wyprodukowany w pierwszej połowie 1943 roku i brał udział w operacji Husky, czyli lądowania aliantów na Sycylii. Po zakończeniu kampanii włoskiej przekazany do armii greckiej, skąd jeszcze w XX wieku trafił na rynek kolekcjonerski, zakupiony przez Muzeum Pancerne w Kłaninie w 2022 roku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jeżeli byliście w muzeum i macie zdjęcia z Greyhoundem, chętnie je opublikujemy. Ślijcie je na tankhunterpoland@gmail.com. Zapraszamy w czwartek o 20 na nowy odcinek przygód Tank Huntera, a kolejne ciekawostki muzealne już w poniedziałek, jak zwykle, o 20. Ciekawe linki w opisie. Czołgiem!